Nasze dzisiejsze spotkanie dotyczy realizacji Twoich marzeń i Twoich pragnień. I rozpocznę je od pytania. Czy zrobiłaś już wszystko? Czy zrobiłeś już wszystko, co w Twojej sile i w Twojej mocy, by zrealizować Twoje marzenia? By Twoje ideały stały się rzeczywistością? Czy może za dużo działasz w materii, a za mało w energii? A może za mało działasz na podstawie Twojej intuicji, wewnętrznego głosu, głosu Twojego serca, a za dużo pod wpływem innych? Czy Twoje działania mają motywację strachu, niepewności? Na zasadzie muszę to zrobić, tym się muszę zająć, to powinno zostać zrobione, bo jeżeli tego nie zrobię, to moja przyszłość stoi pod znakiem zapytania. To moja starość stoi pod znakiem zapytania. Czy też działasz, bo Twoją motywacją jest miłość do tego, co robisz tutaj i teraz? Wiesz, jakim przesłaniem rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie? Rozpoczniemy ją medytacją, medytacją arcykapłanki. Bo to właśnie siła arcykapłanki będzie Ci dzisiaj i w kolejnym czasie tą inspiracją, motywacją i wskazówką. Jak iść do przodu, aby zrealizować wszystkie Twoje marzenia? Jak uwolnić się od zbytniego działania w materii i zbyt małego działania w energii? Jak wykorzystać to działanie w energii, czyli na przykład kreatywną wizualizację? I jak uwolnić się całkowicie od wpływu innych oraz od działań opartych na strachu? Strach jako motywacja to nie jest dobry doradca. Najlepszym doradcą, najlepszym przewodnikiem i najlepszą motywacją jest działanie z głębi serca. Ale zanim przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, a następnie krok po kroku przejdziemy najpierw wizualizację i połączenie z siłą arcykapłanki, następnie przejdziemy przez temat wpływu innych na nas. Jakie ma to konsekwencje? Jeżeli patrzymy na innych, słuchamy innych i jesteśmy w jakiś sposób pod ich wpływem, biorąc pod uwagę również najbliższe nam osoby czy globalną świadomość, a następnie przejdziemy krok po kroku do wszystkich wskazówek, które dotyczą intuicji, głosu, serca i na sam koniec sama symbolika naszego dzisiejszego spotkania. Zwróć uwagę, że mamy 1, 1, 1 plus 1 to jest 2, arcykapłanka, 1 to jesteś Ty z przeszłości, 1 to jesteś Ty w przyszłości i 7, siódemka, naturalnie rydwan w tarocie. Mamy tutaj również ukrytą 11, czyli ochotę do życia i 17, gwiazdę. Jak to rozumieć? Jak wykorzystać wszystkie przesłania od siły wyższej? O tym dowiesz się za moment. Najpierw oczyścimy wszystko w nas i wokół nas, aby idealnie uwolnić się od wszystkich obcych energii, obcych wpływów, skoncentrować się na wewnętrznym świetle, by idealnie wszystko zrozumieć, z mądrością wyższą zapamiętać i wykorzystać w odpowiednim momencie.